Henryś był leniwy do szpiku kości. Chociaż nie miał nic do roboty oprócz wyprowadzania kozy na pastwisko, co wieczór po powrocie do domu skarżył się na swój los. Przez cały rok dzień po dniu muszę wyprowadzać kozę na łąkę, a to strasznie ciężka praca. Zajmując się czymś innym, można od czasu do czasu zamknąć oczy i uciąć sobie drzemkę. Ale ja nie mogę tego zrobić. Ciąży na mnie wielka odpowiedzialność. Muszę przez cały czas patrzeć, czy koza nie ogryza młodych drzew, czy nie przechodzi przez żywopłot do czyjegoś ogrodu, a nawet czy nie próbuje uciec. Bardzo chciałbym wreszcie odpocząć poleniuchować, cieszyć się życiem jak to zrobić dolicha? Usiadł i zebrał myśli. Okazało się to bardzo łatwe, bo było ich niewiele i wszystkie dotyczyły jednej rzeczy: jakie ciężkie ma życie. Przez długi czas siedział, gapiąc się w dal, po czym nagle wstał i klasnął w dłonie. Wiem, co zrobię, zawołał. Po ślubie grubą trinę, ona także ma kozę i może się zająć moją, co mi oszczędzi pracy. Znakomity pomysł. Stał z krzesła i przeszedł przez ulicę do domu, w którym mieszkali rodzice grubej Triny, po czym poprosił o rękę ich cnotliwej, pracowitej córki. Długo się nie zastanawiali nad odpowiedzią, bo już od wielu lat chcieli się jej pozbyć. Mają podobne charaktery, więc niech się żenią. Pomyśleli i wyrazili zgodę. Gruba Trina została żoną Henrysia, i codziennie wyprowadzała na pastwisko dwie kozy. Henryś czuł się świetnie i nie miał nic do roboty. Czasami jej towarzyszył, by jeszcze bardziej rozkoszować się nierubstwem, gdy następnego dnia zostawał w domu. Inaczej życie byłoby zbyt monotonne, mawiał. Czasem człowiek potrzebuje odmiany. Gruba Trina była jednak tak samo leniwa jak Henryś. — Kochany Henrysiu zastanawiałam się nad pewną rzeczą — rzekła któregoś dnia. Doszła do wniosku, że bardzo ciężko haruje i opowiedziała mężowi o swoich troskach, a on wysłuchał jej z wielką uwagą. — O co chodzi? — spytał. — Kozy budzą nas codziennie beczeniem — stwierdziła. — Masz całkowitą rację — przyznał Henryś. Pomyślałam sobie, że moglibyśmy poprosić sąsiada, by się z nami zamienił. Zamiast kóz mielibyśmy ul z pszczołami. Moglibyśmy go postawić w słonecznym rogu ogrodu z tyłu domu i nie zawracać sobie nim głowy. Pszczół nie trzeba wyganiać na pastwisko, prawda? Same znajdują drogę do kwiatów, a potem same wracają do domu. Przez cały czas zbierają nektar. I nie musielibyśmy nic robić. Sama to wymyśliłaś? Spytał Henryś. Tak? odpowiedziała skromnie. Moim zdaniem to doskonały pomysł, naprawdę. Natychmiast pójdę do sąsiada. Cóż, może odłożę to do jutra? I powiem ci coś jeszcze dodał prawie z entuzjazmem. Miód jest znacznie smaczniejszy od koziego mleka. I może dłużej stać, dodała Trina. Och, kochana, gdybyś tu podeszła, pocałowałbym cię. Może później? Odparła. Tak, dobrze. Następnego ranka zaproponowali sąsiadowi zamianę, a ten natychmiast się zgodził. Wziął kozy, zaniósł ul do ogrodu Henrysa i Triny i postawił go w słonecznym rogu. Pszczoły niestrudzenie pracowały przez całe dnie od wczesnego ranka do późnego wieczora, zbierając nektar i wypełniając ul słodkim miodem. Pod koniec roku Henryś zebrał cały dzban. Postawił go na półce nad łóżkiem. Trina martwiła się, że do domu mogą się włamać złodzieje albo że do dzbana wślizgnie się mysz, więc znalazła gruby leszczynowy kij i położyła go pod łóżkiem. W ten sposób, bez konieczności wstawania, mogła sięgnąć po kij i odpędzić myszy lub złodziei. Henryś uznał to za kolejny świetny pomysł. Bardzo podziwiał jej dar przewidywania. Kiedy myślał o rzeczach, które jeszcze się nie zdarzyły, czuł się zmęczony. Nigdy nie wstawał przed południem. — Kto wcześniej wstaje, ten marnuje łóżko — — Mawiał. Pewnego ranka Henry i Trina leżeli w pościeli, jedząc śniadanie. I tym razem to jemu przyszedł do głowy pewien pomysł. — Lubisz słodycze podobnie jak większość kobiet — powiedział, kładąc grzankę na kołdrze. — Jeśli ciągle będziesz jadła ten miód, szybko się wyczerpie. Doszedłem do wniosku. Że powinniśmy go zamienić na gęś i gąsiątko. Gęś i gąsiątko? spytała Trina. Przecież nie mamy dziecka. Co to ma z tym wspólnego? Dziecko musi paść gęsi, to jasne. Ja nie zamierzam tego robić. Nie mam czasu, by się uganiać za gęsiami. Och, tak, o tym nie pomyślałem, zafrasował się Henryś. Myślisz, że dziecko by nas słuchało? W dzisiejszych czasach dzieci bywają nieposłuszne. Nie mają szacunku dla rodziców. Widać to na każdym kroku. Pokażę ci, co je spotka, jak nie posłucha, powiedziała Trina i wyciągnęła z pod łóżka kij. Wezmę ten kij i złoję mu skórę. Zleję je na kwaśne jabłko. Jeszcze się przekonasz. Podoba mi się to. Zaczęła walić kijem w łóżko, zadając tak mocne ciosy, że w powietrze wzbił się kurz, puch i okruszki chleba. Niestety, gdy po raz ostatni uniosła kij, uderzyła nim w dzban miodu stojący na półce. Rozpadł się na kawałki, a miód ściekł po ścianie na podłogę. — Cóż, teraz na pewno nie będziemy mieć gęsi i gąsiątka — odezwał się Henryś. Chyba nie mielibyśmy z nimi tak wiele zachodu? Ach, dobrze, że dzbanek nie spadł mi na głowę. Gdzie się podziała kanapka? Znalazł ją na podłodze, leżącą masłem do dołu, i zebrał trochę miodu płynącego po ścianie. Proszę, kochana, powiedział, zjedz ostatni kawałek. Dziękuję, najmilszy. Trochę się przestraszyłam potrzebujemy odpoczynku, to wszystko. Nic się nie stanie, jeśli wstaniemy trochę później niż zwykle. Tak, odrzekła z pełnymi ustami, mamy mnóstwo czasu. Jak ślimak, który został zaproszony na wesele i wyruszył wcześnie, a zdążył akurat na chrzciny pierwszego dziecka. Kiedy spadał z ogrodzenia, powiedział śpiesz się powoli.